Czasami mnie zastanawia, jak dużo tak naprawdę nie zauważamy nawet w takich codziennych relacjach. I tutaj podam swój niechlubny przykład. Ja jestem akurat osobą, która ma Hashimoto, mam problemy z utrzymaniem zdrowej, bym powiedziała, wagi. I wymaga to ode mnie bardzo dużo pracy. W związku z tym miałam taki moment w życiu, gdzie codziennie się ważyłam. I moje córki zobaczyły, że ja się codziennie ważę. W związku z tym, co zaczęły robić? Zaczęły się codziennie ważyć. I to był moment, który mi uświadomił, że hola, tak, hola, może warto byłoby przestać, bo nasze dzieciaki w bardzo taki automatyczny często sposób przejmują nasz sposób podejścia do rzeczywistości, uznając coś tak za absolutną normę. Duży tutaj, wydaje mi się, aspekt jest związany z wyglądem i z ciałem, jeśli mówimy już o relacji mama-córka, co myślę, że większość kobiet zdaje sobie chyba z tego sprawę, że komentowanie swojego wyglądu w jakiś taki niepochlebny sposób przy córce no jest szkodliwe, bo jednak zwracamy wtedy uwagę na nasze niedoskonałości, które pokazują córce, że rzeczywiście to jest ważne, żeby być idealną w jakimś tam wymiarze. I jak dołożymy jeszcze do tego te komunikaty, które później trafiają do dziewczynek, jak już zaczynają dorastać, czyli wszystkie medialne, prawda, wzorce, bajki, filmy, plus social media, które ewidentnie są, prawda, skupione tylko na wyglądzie i na takiej zewnętrznej warstwie, jakimś takim budowaniu obrazu siebie, który jest mało związany z rzeczywistością, tak, prawda? No to jak to się wszystko tak nadbuduje, no to nie dziwne, że później mamy właśnie nastoletnie dziewczynki, które no mają kłopoty z depresją albo, nie wiem, z jakąś samoakceptacją i tak dalej. Więc wydaje mi się, że tutaj taka świadome właśnie prowadzenie tej relacji mama-córka w kontekście wyglądu i tego aspektu jest ważne bardzo.